Yo, dokładnie 39 sekund temu na moim Instagramie dałem znać, żebyście zadawali mi pytania, ponieważ późno dzisiaj wstałem, jestem trochę zmęczony i nie mam siły włazić z kamerą, latać, bo tam jest jeszcze zimno, ciapa, błoto, dlatego chcę sobie nagrać dzisiaj pytania i odpowiedzi z mojego Instagrama po prostu, dlatego wpadajcie na Instagrama oczywiście, czekam na wasze pytania. Co, witam was w kolejnym vlogu, dajcie oczywiście łapeczkę do góry pod tym filmem. Dzisiaj jest taki filmik, no pamiętaj, masz dać łapkę, bo mi to pomaga i pozycjonuje mi filmy, to jest ważne. Trochę to co ja na razie odłożę sobie tą kamerę i tak dalej po prostu i poczekam, aż ludzie, wiesz, zaczną zadawać jakieś pytania, bo kurde. O, już tu dwa pytania, ja pierdzielę. Czekamy na te pytania. Minęło od wrzucenia tego posta 3 godziny i dostałem już od was tak jakieś pytania. W sensie musiałem chwilę poczekać, mogę sobie chyba teraz na spokojnie już odpowiadać. Dzisiaj taki spokojniejszy odcinek, bo chyba możecie czegoś nie wiedzieć o mnie. Postaram się wybrać jakieś takie normalniejsze te pytania i na to jakoś starać się odpowiedzieć. Kurde, belek, patrz. Trochę osób mi tutaj zadało te pytania, więc dzięki wam, że tutaj pozadawaliście, bo będę mógł powybierać sobie jakieś, kurde, mam nadzieję, że będą jakieś sensowne. Kurde, ja dawno w ogóle Q&A nie robiłem takiego. W sensie pytania i odpowiedzi, ja dawno tego nie robiłem. Chyba z 2 lata temu był taki odcinek ostatnio. Dobra, to tak. Kamil się mnie spytał tutaj, elegancko. Czy twoja mama od zawsze była pozytywnie nastawiona do nagrywania? Oczywiście, że nie, słuchajcie. Nie wiem, czy mam takich widzów, ale w 2016 roku przecież graliśmy w Minecrafta. Tak, w Minecrafta na live'ach. To przecież moja mamuśka mi przychodziła i wyłączała nawet internet, czy prąd potrafiła wyłączyć, żebym przez to, że co ja robię w ogóle. Darłem japę, że tak powiem. I mamuśka nie mogła spać, czy nie mogła się skupić w ogóle. Ciekawy temat, ale słuchajcie, podejście mamy tak zaczęło się od chyba tego pranka z e-papierosem. Tak wtedy tak jakoś, wiesz, zobaczyła, że kurde, w sumie śmieszne, fajne, tam coś tam, coś tam. Ja zaczęła namawiać, mówię, patrz mama, ile wyświetleń. No i od tamtej pory, kurde, tak mamuśka, słuchajcie, bardzo, 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 bardzo fajnie podchodzi do tego, no, po prostu. Wezmę kolejne pytanie. W ogóle tak dziwnie się czuję tak odpowiadając. Ktoś się spytał, czy moja mama zrobi jakąś nutę. Kurde, belek. Cały czas są te same pytania. Mogłem się przygotować do tego. Czy miałeś kiedyś taki moment, że chciałeś skończyć z YouTube'em? To jest tak, w sensie nigdy takiego czegoś nie miałem. Nigdy nie chciałem skończyć z YouTube'em, ale były takie coś, że mi się po prostu nie chciało nagrywać, tak jakby. I to tak wyszło, że nie nagrywałem, tam było czasami 3 miesiące, nawet chyba najdłuższa przerwa na tym kanale to jest pół roku. Bo ja to zawsze, słuchajcie, robię z zabawy, wiesz. Ja nie widzę w tym kasy, bo kasy z tego nie mam. Jedyne pieniądze, jakie zarabiam, no to tylko po prostu na live'ach. Fajnie, że w ogóle tam możecie mnie tak wspierać, gramy sobie nawet w CS-a i tak dalej i tam sobie mogę mieć jakieś pieniążki, bo a tak o nagrywanie to ja to nagrywam dla zabawy. Strasznie śmieszą mnie takie komentarze, że pieniążki się skończyły, coś tam, o, naciągać filmiki, żeby tylko było 10 minut i dać sobie reklamy, a tak naprawdę nie wiem, czy wiecie, ale od 8 minut już można teraz dawać, nie trzeba mieć 10, możecie o tym nie wiedzieć. Dużo, dużo, dużo miałem takiego załamania, że nie chciało mi się po prostu nagrywać, aż mnie ludzie namawiali, koledzy czy tam ktoś, że chłopie, no masz kanał taki, ty narzekasz, czemu żeś to zmarnował w ogóle, co nie? Naprawdę mega zabawa. Co robisz poza YouTube'em? Niedawno wróciłem z Francji, byłem na wyjeździe, na pracy, na zbiorach, człowieku, gruszki, jabłka zbierałem, więc fajna przygoda. No nagrywam, słuchajcie, znaczy zajmuję się nagrywaniem klipów muzycznych. Ostatnio dostałem kilka zleceń na wesela i uderzam w takie rzeczy właśnie jak nagrywki, kamerowanie i chciałbym to po prostu robić, nie, kiedyś, więc no nawet teraz nagrywam, no, bo tak trochę no, lubię to robić, więc wiadomo, że nie ma z tego jakichś fajnych pieniędzy, w sensie, bo nie jestem jakiś taki rozwinięty, że wiesz, kurde, wszyscy do mnie się zlatują, tylko sporadycznie raz się coś trafi, raz się nie trafi i tak naprawdę trochę staram się dorobić na tych live'ach na YouTubie. Właśnie, tutaj jest takie fajne zawiązanie, mogę to powiedzieć. Że bardzo właśnie lubię nagrywać, montować. Nie wiem, chciałbym na przykład kiedyś z tego zarabiać, tego na przykład z wami, bo ja to lubię robić, nie? Mieć taką pracę, którą stary lubisz, kochasz i tak dalej, no to chyba to jest już plus jeden byczku i wygrywasz. Ciężki temat jest, bo mój kanał trochę już tak wygasnie. Wiem z doświadczenia, że kurde, jedyny zarobek, jaki zawsze miałem z YouTube'a, to tylko za live, za wasze donaty, za wasze takie, wiecie, napiwki dla mnie, takie podarunki, dlatego dzięki wszystkim donatorom, bo to jest mój jedyny tak naprawdę, słuchajcie, sposób zarobienia pieniędzy tutaj na tym całym YouTubie, internecie. Kurde, stresuję się, jak ten filmik wyjdzie do d***y, to bardzo cię przepraszam. Bardzo cię przepraszam, ale ja naprawdę się staram. Kurde, cały czas jest... Ludzie, żeście się uczepili, nie? Czy podobają ci się statystyki pod filmami podczas vlogmasów? Pozdrawiam. Co? Powiem ci tak. Filmiki są codziennie. Jest git. Co innego, jakbym wrzucił filmik raz na tydzień na przykład i bym miał te 5000 wyświetleń na przykład na drugi, wiesz, za tydzień. I powiem wam, że jestem mega z tego zadowolony, że kurde, każdym takim vlogmasem jest prawie tam... No zawsze tam jest tak ponad 700 łapek. No zawsze rano wstaję i patrzę, kurde, tam z 3500
tysiąca wyświetleń, prawie 4 tysiące ludzi to obejrzało i zaraz kolejny filmik i ten na przykład kolejny zrobi 6 tysięcy wyświetleń i to są fajne liczby, mnie to naprawdę cieszy, bo myślę sobie, że tyle osób codziennie mnie ogląda, tak dzień w dzień wchodzi sobie na kanał, oglądają moje vlogi, więc ja jestem zadowolony. Ja się tym cieszę, bo wiadomo, że trzeba cieszyć się tym, co masz, bo zawsze mogło być gorzej, pamiętaj. I lubię to robić i nieważne ile będzie osób tutaj, czy ile łapek wyświetleń, ja będę, jestem cały czas taki sam. Ten miesiąc jest taki, słuchajcie, dla mnie zwariowany, naprawdę taki zwariowany, bo dużo, dużo się rzeczy wydarzyło i jeszcze teraz te vlogi, to wszystko, więc to jest takie dla mnie wow. Jakie masz plany na przyszłość? Chciałbym na pewno mieć pracę, którą lubię. Zobaczymy, jak pójdzie nam na YouTubie, jak pójdzie lipnie na przykład, no to gdzieś na wiosnę będę szukał roboty, człowieku, pewnie w jakimś salonie fotograficznym, albo się jakoś tak bardziej ogłoszę i będę sobie mógł robić, nie wiem, ludziom jakieś, nie wiem, klipy muzyczne, czy może zdjęcia, no nie wiem, zależy, bo na zdjęciach to się nie znam, ale coś fajnego nagrać ci potrafię. Kurde, chciałem spróbować na tym YouTubie, bo strasznie to lubię robić. Oczywiście to jest tak, że jak nie pyknie mi na YouTubie, znajdę sobie pracę, to pewnie też na YouTubie będę. Gdzieś tam sobie zrobię live'a pewnie na weekendzie po pracy czy coś. Jak się czujesz z tym, że YouTube nie promuje już twojego kanału? No nie wiem, to jest dziwny temat, bo tak naprawdę trzeba trafić w algorytm YouTube'a, czy... Kurde, to jest takie coś, jak ty robisz dużo wyświetleń, to zarabia twój kanał. Jak zarabia twój... Fris to mówił nawet na filmie. Jak zarabia twój kanał, zarabia YouTube i YouTube widzi, że może na tobie zarobić, no to ci będzie pompował te, wiesz, wszystkie rzeczy. 4000 wyświetleń w jeden dzień to jest zajebiste. Jak dla mnie, ale to jest nic i co jest najlepsze, że codziennie robię filmy, wszystko, a i tak mam, chłopie, suby ujemne, wszystko i tak dalej. Kto chce mnie oglądać, na przykład ty, jak mnie teraz słyszysz, to oznacza, że ty sobie mnie lubisz oglądać i będziesz sobie mnie oglądał, nieważne, będziesz, o, po prostu będziesz o mnie pamiętał, nieważne czy YouTube ci wyświetli mój film czy nie, ty sobie gdzieś tam będziesz o mnie pamiętał, więc dzięki ci. Nagramy razem traczek. Oj. Co cię zainspirowało do bycia YouTuberem? YouTuber to tak dziwnie brzmi, ja po prostu chcę sobie tutaj robić jakąś fajną zabawę, pokazywać swoje życie, kurde, żebym za 10 lat mógł odpalić mój kanał, ten odcinek, o, za 10 lat się pooglądać, jak siedzę i mówię do kamery. Więc nie mówcie tak, proszę was. 6 lat temu, w 2014 roku, grałem sobie w Minecrafta i myślę, kurde, dawaj ponagrywamy Minecrafta, człowieku, będzie śmiesznie. Ponagrywałem Minecrafta, bo lubiłem wtedy po prostu Minecrafta, strasznie. No i zaczęło się to od Minecrafta. Potem już mi się Minecraft znudził. Był taki moment, że nawalaliśmy ostro w CS-a w 2016 roku. Nawalaliśmy CS, 2017 był też CS. No i potem był taki moment, że pyk, koniec, już mi się nie chce siedzieć przed kompem. Myślę, kurde. Teraz mam zajawkę na vlogi, kurde, bo chciałem sobie gadać z kamerą, chodzić, prawda? No i tak wyszło, że siedzę teraz, mówię, i mówię, człowieku, i tak wyszło, że nagrywam vlogi do teraz i utrzymujesz się, no to jest takie pytanie, kurde, na które już odpowiadałem, ale utrzymujesz się tylko z YouTube'a, czy masz jeszcze jakieś zajęcia? No to jest tak, że z YouTube'a to w tym miesiącu nie mam w ogóle kasy, jestem na minusie, nic nie zarobiłem, stary. To, co zarobiłem za te filmy, to ja wam mogę to pokazać, tylko jak trwacie do tego momentu, to możecie tam na w komentarzach napisać, czy chcecie pod koniec moje statystyki i ile zarobiłem i tak dalej, nie? Przez nagrywanie filmów i codziennie i nie wiadomo co jeszcze. Z tego nie zarobię. Też się śmiałem do mojego kolegi ostatnio, że stary, ja w tym miesiącu nawet pieniędzy nie będę miał, bo nagrywam te vlogi, bo taka zajawka, bo chcę to w sumie zrobić. Moja kolejna wypłata pewnie, jeśli chodzi o z YouTube'a, oczywiście nie z YouTube'a, tylko za live'y, będzie najprawdopodobniej dopiero w styczniu, ponieważ w styczniu na nowo chcę zacząć robić sobie live'y. Będę w styczniu sobie live'ował i tam... Jeśli ktoś ma dobre serduszko i mi wyśle złotówkę, będzie super. Ja to tak właśnie nazywam, że ile wyżebram, tyle zarobię, nie? Cały czas takie pytanie. Nie jest ci smutno, że masz 170 tysięcy osób i tak mało aktywność? Ile najwięcej jechałeś audicą? 235 jechałem najwięcej audicą, czaisz to? Jeszcze na łysych oponach, chłopie. Autostradą, ale spokojnie, cicho. Czy chciałbyś wrócić do czasów sprzed 2 lat? 2 lata temu to jeszcze chodziłem do szkoły, miałem 18. W sumie to nie, tak, miałem już 18 2 lata temu. Kurde, nie wiem, czy bym chciał wrócić tak szczerze i przeżywać to samo jeszcze raz. Nie wiem. Dobra, podoba ci się życie na wsi, czy wolałbyś mieszkać w mieście? Chyba wieś jednak. Chociaż miasto jest takie też fajne, bo mobilne. Na przykład popatrz, ja nagrywam vloga, czegoś potrzebuję, na przykład coś z Lidla, czy nie wiadomo co i muszę wsiadać do auta i zapierdzielać do miasta. A jakbym mieszkał w mieście, to wszystko mam pod nosem. Kurde, nie wiem. Ale chyba tak wieś, chyba wieś jednak. Całe życie na wsi, wiesz o co chodzi. Wolisz spędzać czas w swoim domu, czy u innych? I to będzie ostatnie pytanie. Ciężko mi na to odpowiedzieć, ponieważ przez... ostatni okres, 2 tygodnie na pewno, coś takiego. Cały czas siedzę w chacie i nie wychodzę z chaty. Jedyne właśnie, gdzie byłem, to byłem we Wrocławiu u mojego kuzyna. Pozdrawiam serdecznie. I tak tego nie oglądam, ale pozdrawiam. I powiem ci, że ja siedzę w chacie praktycznie cały czas.
Więc ciężko mi za to odpowiedzieć, a jak z kumplami gdzieś wyjdziemy na weekendzie, na przykład coś takiego, jak wrócą z pracy czy coś, no to po prostu idziemy bardziej w plener, coś takiego. No, ale ogólnie moje dni teraz wyglądają tak, że cały czas siedzę w chacie. Nic, kompletnie nie robię, nic. Tylko, znaczy te vlogi robię i dla was wrzucam. Więc to jest takie też śmieszne. Było miło, ale się skończyło. Muszę się już żegnać. Dzisiaj taki odcinek macie, więc mam nadzieję, że on się wam oczywiście spodobał. Jestem ciekawy, kto w ogóle dotrwał do końca. Nie wiem, co o tym myślicie. Ja byłem Arkadiusz, ja byłem Aruś, Arek, nie wiem, jak kto woli, Jedi, Arkadiusz, Aruś, Arek, nie wiem, jak chcecie. Tyle, widzimy się w kolejnym vlogu. Zdecydowałem, podjąłem decyzję, że vlogi będą do 24 jednak. Nieprofesjonalnie do tego podszedłem, to chociaż profesjonalnie to zakończymy. O, dobra, trzymajcie się widzowie, widzimy się w kolejnym odcinku i pamiętaj, żeby tylko wbić na mojego Instagrama. Boże święty. Pamiętaj, to jest najważniejsze. Cześć.